Ta owsianka to jest jakieś mistrzostwo. Ona ma taki posmak piernikowy. No jest genialna. Patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie tutaj. Ten serek, on jest nadal taki puszysty, ale delikatnie się zciął. Jest no jak masa sernikowa. Moi drodzy, stoję w krakowskim Korku o poranku i... Ale jaka piękna stoi. Rozmawiam z moim chłopakiem. Jaka pomalowana. Czy wy też tak macie, że jak się pomalujecie, to nagle facet jakby was spotkał na nowo i prawi wam komplementy? Co to jest za fryz? Co to jest za kolor? Dobra, teraz to już pod publiczkę. Wracam właśnie do mieszkania. Powiem wam, że jestem już mega, mega głodna. Także będziemy robić lunch. Jest godzina 14:30. Rozpisałam sobie w ogóle na dzisiaj jadłospis, także będziemy robić sałatkę z kurczakiem. To są składniki, które wykorzystam, czyli jarmuż, który podsmażymy, szpinak i miks sałat dodamy na świeżo. Awokado, cebula, paprykę i cebulę podsmażymy. Skroimy moje ulubione ogórki konserwowe. Dodamy połowę puszki fasoli, indyk, dwie przyprawy z KFD, pomidorki ziołowe i przyprawa do sałatek. A jeszcze mam tutaj papryka słodka mielona, oczywiście sól i zabieramy się do roboty. Banalna, przepyszna sałatka. Często ją jem, tylko sobie zmieniam kombinację. Czasami nie dodaję fasoli, daję kukurydzę. Jest też sałatka właśnie tylko ze szpinakiem i z boczkiem, też w podobnej kombinacji. Ciepła herbatka z sokiem z porzeczki od Adama mamy. Ta herbata to jest jakieś mistrzostwo. Sałatka, lunch wygląda naprawdę przepięknie. Zaraz jeszcze wymieszam. Jam. Ale ja kocham swoje jedzenie. Oczywiście must have wymieszać. Mam ochotę na coś słodkiego i te nerkowce w karmelu to jest sztosik. Brakuje tylko, żeby tu był słony karmel, ale i tak są przepyszne naprawdę.
Miałyśmy z Lailą szybką interwencję, ponieważ gorzej się poczuła, tam kilka rzeczy się nie zgadzało, także pomyślałam, że zadzwonię i pojadę z nią do kliniki weterynaryjnej. Teraz wróciłam, jest koło godziny 19 i pokażę wam, jakie będę robić smoothie. Ostatnio Adam mnie też zaraził smoothie. Zazwyczaj robię ze szpinakiem i z jarmużem, ale jarmuż wykorzystałam do sałatki, także tylko szpinak kupiłam. Daję taki miks ananas mango albo samo mango. Pomarańcz i pół jabłka. Pół zjadam, całe to jest dla mnie za dużo. No i tak to wygląda. Możecie jeszcze urozmaicać to smoothie, ja daję czasami imbir, jarmuż, rukolę, ale to jest takie najprostsze, które najbardziej mi smakuje. Aha, no i dolewam dużo wody, albo soku z pomarańczy, z ananasa, ale zazwyczaj wolę takie trochę bardziej mniej kaloryczne, lekkie i dolewam wody. Dobra, zobaczcie, teraz ono ma taką konsystencję. Ja lubię taką konsystencję smoothie. Czasami robię sobie jeszcze bardziej rozrzedzoną, żeby był bardziej jak sok, ale dzisiaj taka. Jest mega słodkie, pomarańcz tutaj i jabłko robi robotę. No i mrożone mango, ono jest chyba najsłodsze ze wszystkiego. I polecam wam dawać chociaż trochę mrożonych owoców, bo to sprawia, że to smoothie jest takie orzeźwiające, takie bardziej, nie wiem, wydaje się lekkie. No jest chłodne przede wszystkim. Można też dać w sumie kostki lodu, ale mrożone owoce są mistrzowskie. W tym tygodniu obiecałam sobie, że robię 5 treningów. No i powiem wam, że tak już siedzę w tym mieszkaniu, jest 20, 21 i sobie szukam wymówek, szukam usprawiedliwień, że a może bym się wzięła za sprzątanie, może bym się wzięła za dokumenty, za to. I ostatnio jak tak chcę coś zrobić albo mam coś zaplanowane i zaczynam szukać rzeczy ważniejszych od tego, to przychodzi mi taka myśl do głowy, która mnie zawsze mocno mobilizuje. Że pamiętaj, Ania, odpuszczanie też staje się nawykiem. Czyli jak sobie odpuścimy jeden trening, odpuścimy drugi trening, to potem coraz łatwiej jest nam odpuszczać i to też jest nawyk. Tak samo jak coś robimy, czyli trenujemy systematycznie, wykonujemy swoje obowiązki, to jak przychodzi ten moment gorszy i zaczynamy je odpuszczać, to też nam wchodzi w nawyk, a ja strasznie nie chciałabym, żeby odpuszczanie czy nietrzymanie się obowiązków przychodziło mi łatwiej, także zbieram się, mobilizacja i cisnę na trening. Dzisiaj robię najkrótszy trening w ciągu tygodnia, bo mam tylko dosłownie poślad, 2-3 ćwiczenia i brzuch. Dzisiaj jest 5, ostatni trening.
kurczę, biegł, nie mogę się napatrzeć. Znasz tą firmę? Jak się doszłam, z fotelu liście, jak to zielone. Super. Ja cię zabiję z tymi zielonymi, no, nie? Tak, tak. No, to ale na wrócę się nie załapałam. Nie, jutro są zwolnieni magazyny. Dobra. No. Ściskam, miłego. Ja też ściskam, no. I dziękuję. No. Ja dziękuję. Trzymaj się. Trening skończony, najpiękniejsze uczucie. Teraz wracamy. Idę na spacer z Lailą i ostatni posiłek. Ale od razu lepsze samopoczucie, endorfiny! Pewnie moi drodzy, też rozmawialiście z dzieciaka po kakańsku. Kaka dam, kaleka c. Wiem, że pani jest chora. Jak się pani spała, jak mnie nie było? Ja wiem, że pani trochę chora jest. Ja przepraszam bardzo. Ja bardzo przepraszam. Ja bym chciała, chciałabym bardzo ogromnie zwrócić uwagę i podziękować pani za to, że pani jest. Bierzemy się za ostatni posiłek. O, Lajla. Będziemy robić łososia w sosie. Miaczki będziemy gotować i surówkę robię z marchewki i z jabłka. W ogóle muszę wam powiedzieć, że mam obsesję na punkcie tego sosu adwokatowego z KFD. Testowałam jak na razie słony karmel i adwokat. Adwokat jest taki, że można jeść go samego. Zobaczcie, w ogóle pierwszy raz widzę, żeby sosy zero miały taką konsystencję. Nie czuję tu w ogóle chemii. Mam ochotę na słodkie, to biorę sobie taką łyżkę, dwie i dziękuję. Jeju. Polecanko, polecanko. Mam tak naprawdę całą lodówkę i całą szafkę produktów KFD. Nie chcę wam pokazywać naraz wszystkiego, tylko właśnie będę wkomponowywać w jadłospisy, w najróżniejsze potrawy. KFD też ma dużo takich produktów właśnie żywieniowych, typu migdały, masła. Tutaj są te masła, to jest jeju, Raffaello, w ogóle kinderkowy. Patrzcie, ile mam kinderkowego. To smakuje jak kinderki, nie? Pokażę wam. To jest mistrzostwo. Ma takie chrupki w środku. Kończymy zachwyt produktami KFD. Daję do garnka i zaraz je zaleję wrzątkiem, żeby się szybko zrobiły. Teraz pokażę wam łososia, którego po prostu ostatnio uwielbiam. Dajemy sos sojowy do naczynia. Ja mam taki mega skondensowany. Jak macie rozrzedzony, to lepiej. Dajemy trochę wody. Dosłownie tyle miodu na łyżce. Mieszamy. I tyle. Tu łososia jest w skórze. Chodzi o to, żeby łosoś się upiekł w tym sosie. Bo i tak bardzo mało zjecie, chyba że polejecie nim warzywa. Ale ja nie polewam nim ziemniaków, tylko po prostu łosoś upieczony w tym sosie jest mistrzowski. Ostatnia rzecz, surówka. Marchew z jabłkiem to jest smak mojego dzieciństwa. Mam fazę ostatnią. Serio, po prostu marchew, jabłko, czasami trochę cytryny, a czasami nie, jak jabłko jest wystarczająco kwaśne, jest petarda. Wszystko gotowe, łosoś zaczyna pachnieć w tym sosie. Idziemy na spacer. Wracamy i jedzenie ready. Najlepiej, nie Laila? Ten sos, a tu łosoś, sprawdzałam już sobie, ale wyszedł idealnie. Jest taki mega
soczysty, ten sos jest wyczuwalny w panierce. Ostatni posiłek. Pycha. Mogłabym ten posiłek jeść codziennie. Jeszcze sobie dosolę.